Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Snow i kontynuujemy naszą przygodę w Alone in the Dark. Obecnie znajdujemy się w jakimś pomieszczeniu na strychu, gdzie to do pani profesor przemówiło lustro. Nie wiem, jaką truciznę podał jej Obed Morton, ale musiała być naprawdę, naprawdę bardzo mocna. Przeszukajmy to pomieszczenie, może coś tutaj znajdziemy. Nie pamiętam, czy w ostatnim odcinku je przeszukiwałem. A z tym lustrem? Nic. Coś tu? Nie? A możemy się wrócić? Nie możemy. Tak więc wyjdźmy na zewnątrz. Wychodzimy. I gdzie się znajdujemy? Aha, to jest to miejsce, gdzie były te roślinki. Jak na razie ich nie ma, co mnie bardzo cieszy. Nie mamy żadnego klucza. Prócz uniwersalnego. Czy gdzieś tutaj po drodze były drzwi, które były zamknięte? Chyba były. Dobra. Nie zawadzi. Klamka jest ułamana. What the hell? Jakim cudem klamka się ułamała? Dobra, tego tu nie możemy użyć. Aha, tutaj też nie będziemy mogli wejść. Edwardzie, mógłbyś te drzwi otworzyć. Dobra, tam jest ta stara babcia. Jest ona tutaj jeszcze? Jest. O, możemy rozmawiać. Wiem, że spotkałaś ducha zza lustra. No. Skąd pani to wie? Wszyscy trafiający na tę przeklętą wyspę go spotykają. Strzeż się jego obietnic. Kim on jest? Złą istotą. Demonem cienia. Dysponuje wielką mocą, ale świadomie używa jej do czynienia zła. Co z Obedem? Coś jest nie tak. Widziałam go, ale nie mam pewności. Nie marnuj czasu. Powiedz mu, że nie mam mu niczego za złe i że muszę się z nim zobaczyć. No dobra, przekażemy mu to, ale nic za darmo. Co dostaniemy? Dobra, to już czytaliśmy. Od tej staruszki dostaliśmy wskazówkę, że mamy się strzec tego kogoś, kto przemawiał do nas z lustra, ale my już to wiemy, ponieważ ukończyliśmy scenariusz Edwarda. Jestem ciekaw, czy w tym scenariuszu, gdybyśmy na samym początku grali właśnie panią profesor, byłaby możliwość przeczytania tego dokumentu, w którym była mowa o tym całym Descartes. Oh shit, co się dzieje? What the hell? Okej, nie możemy wrócić. Fantastycznie, fantastycznie. Dobra, ten korytarz już znamy. Możemy tu wejść? Możemy. Aha, tu jest ta biblioteka. Dobra, apteczka zawsze się przyda. Od razu włączymy światło. Dobra. Nikogo nie ma. Kolejne lustro. Dobra. Bierzemy zwierciadło. Okej. Czyli cholera jasna. Dobra, w scenariuszu Edwarda było tutaj trochę dokumentów. Tutaj też dziwna maszyna wyposażona w soczewki wygląda jak projektor. Edward znalazł jakąś soczewkę, której chyba w ogóle nigdzie nie użyliśmy. Mam nadzieję, że to nie był błąd, że wtedy ją zabraliśmy. Granatnik. Dziękuję.
Nie pamiętam, czy już to czytaliśmy, a więc wszystkie dokumenty będę jeszcze raz czytał. Okej, ile? Dobra, 5 granatów mamy. Jeszcze coś? Nie chcę czytać. Dobra, najwidoczniej nic tutaj już nie ma. A może jednak coś? Cokolwiek? Może tutaj? Tu? Nie, dobra. Ta drabina wygląda interesująco. Nie możemy sobie wejść na nią. Okej. A na tym stoliczku coś. No widzę, że tutaj coś leży. Dobra. Jesteśmy tutaj. Tam jest ta klatka schodowa. Wychodzimy. Dobra, jak na razie nie ma żadnych potworów, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Okej. Gdzie ty idziesz? Po co idziesz? A niech to! Ho, 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 ho. Nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię. I będziemy tak bezsensownie marnować amunicję. Momencik. Byliśmy tu, możemy iść. Tu były jakieś drzwi. Możemy tutaj wejść? Nie. A ten klucz? Nie. Dobra, tędy. Gdzie my dojdziemy? Tędy. Aha, dobra, pamiętam gdzie. W tej szafeczce coś? Nie. Tutaj na końcu jest pokój. Też zamknięte. No nie, róbcie sobie jaj. Dobra, tak więc wracamy się. Tu jest kolejne lustro. Nie możemy nic z nim zrobić. Fuck. No. Poszedł. Ty też. Fuck. Gdzie? Co? Dobra, to było dobre. Słyszę jakieś dziwne odgłosy. Poszedł. Tutaj drzwi, pani doktor, dziękuję. To miejsce pamiętam, aż za bardzo. Jezu, co to za odgłosy? Tutaj są jeszcze jedne drzwi. Udało się otworzyć. No proszę. To są drzwi na tą gablotę chyba.
Aha, nie możemy się przez nie przedostać. Okej. Ale co to za odgłosy dziwne? Tak, tutaj na nas wyskakiwała roślinka. Mam nadzieję, że teraz nie wyskoczy. Edwarda tutaj jeszcze nie było. O, właśnie. Dobra, chyba nie wyskoczy. O, dziękuję za amunicję, dziękuję. 54 pociski. Co? Te odgłosy jakby stamtąd dochodziły. Na wszelki wypadek użyj tak. Tak. O. A, to są te trzy tablice, których na których poszukiwanie wyruszył Edward. Znaczy nie, na poszukiwanie tych tablic wyruszył przyjaciel Edwarda, którego Edward przyleciał tutaj odszukać. Czy to jest cień tego parawanu? Dobra, idziemy. Najwyżej nas coś zje. Halo? O, to ty. Wiedziałem, że można ci zaufać. Podejdź tu. Nie bój się. Bądź jak Alicja. Nie bój się, przecież po drugiej stronie zwierciadła wszystko jest zdecydowanie piękniejsze. Podejdź do mnie. Już. Alicji zła królowa chciała obciąć głowę. No dobra. Mam broń, nie zawaham się jej użyć. Okej. Daj mi zwierciadło. Wypełnij swą część umowy. A figę dostaniesz. Powiem ci, kim jest twój ojciec. Co? Te wszystkie lata wątpliwości i dociekań jeszcze cię nie przekonały? Nie. Nadal się wahasz? Daj mi zwierciadło, natychmiast! A dostaniesz kulkę w łeb? Nie dostaniesz. O, proszę. My wiemy, co z ciebie za typ. Indiańska figurka bizona, okej. Kernby, możesz być ze mnie dumny. Już od pewnego czasu jestem. Udało mi się pokonać ducha Deserto i zdobyć jego posążek. Więc nasza misja zbliża się ku końcowi. Tak sądzisz? Nie, chciałem cię podnieść na duchu. A to mnie podniosłeś na duchu. Coś tutaj jest? Cokolwiek? A, dobra, wyszliśmy. A możemy się tutaj wrócić? Możemy. Dobra. Siedź pod tym łóżkiem i się nie ruszaj. Dobra. Dobra, zdobyliśmy figurkę, ale co z tego? Tutaj powinny być jeszcze jedne drzwi. Okej, co się znowu dzieje? Eden Show.
Pozwól sobie pogratulować, panienko. Dziękuję. Wykazałaś się dużą odwagą. Ale kim jesteś? Zwą mnie Eden Show. Wreszcie się spotykamy. Może ty mi wszystko wyjaśnisz. Chcę porozmawiać z Obedem Mortonem. Zanim z nim pomówisz, udaj się do jego gabinetu. To, co tam znajdziesz, rozwieje wiele wątpliwości. Co się z nim stało? Mamy mało czasu. Jestem ostatnim szamanem i proszę cię o pomoc. Moi przodkowie przekazali mi sekret rytuału Indian Apkanis, który zniszczy źródło mroku, ale muszę go odprawić tej nocy, inaczej będzie już za późno. Za późno dla rasy ludzkiej. Musimy powstrzymać cienie, zanim rozpanoszą się po całym naszym świecie. Tylko w czym ja ci mogę pomóc? Musimy odnaleźć 7 posążków 7 bóstw światłości. Dzięki nim odprawię rytuał i stanę się tym, czym nie pozwoliły mi się stać blade twarze. Ostatnim wojownikiem światłości. Obiecuję ci pomóc. Jak rozpoznam te posążki? Każde z bóstw ma zwierzęcego towarzysza. I to właśnie tych towarzyszy reprezentują posążki. A co to miało być? Ale... Eden Show? Eden Show? Kolejna dziwna sekwencja. Ale nie... Rozmawiałam z Eden Showem. Jestem pewna, że należy do plemienia Apkanis. Pogratulować. Kernby, Indianie Apkanis zniknęli w początkach XIX stulecia. Oj tam. Przyznaję, że ten niezwykle ważny fakt jakoś mi do tej pory umknął. Nieważne. Eden Show potrzebuje 7 posążków do jakiegoś rytuału. Tak powiedział? Nie, spytał, czy mam suchy chleb dla konia. Jasne, że tak powiedział. Jeśli dobrze go zrozumiałam, to posążki przedstawiają różne zwierzęta. Nie powinniśmy mieć więc problemów z ich znalezieniem. Gdy tylko na któryś natrafię, dam ci znać przez radio. Dobra, czyli musimy się dostać do gabinetu Obeda Mortona. No proszę, a pani profesor może się w taki sposób rozglądać również. Edward, byłeś zacofany. Dobra, czy możemy teraz normalnie tutaj... do widzenia, do widzenia, do widzenia. Dobra, tutaj mamy spokój. O, dobra, światło. Tego mi było potrzeba. O, ciebie tym bardziej nie chcę znać. Dobra, drzwi są zablokowane. Czy to nam się w końcu do czegoś przyda? Teraz pytanie, którędy jest bliżej do gabinetu Mortona? Chyba właśnie tędy. No dobra. Chodź tu. Co wy tak szybko padacie? No, ja nie będę protestował, no ale... U Edwarda więcej to zajmowało. Dobra, przy okazji... Tędy się idzie na strych, to od razu pójdę i sprawdzę, czy czegoś interesującego tam nie ma. Gdzie był włącznik światła? Pamiętam, że gdzieś tutaj był. Halo? Aha, tu jest. Dobra. O nie, dlaczego wy... Dzień. Dzień zarazu i po kraku. Dobra, czy tutaj może... A, jeszcze was słyszę, jeszcze was słyszę. Nic tu nie ma? Aha, tutaj już... Byliśmy? Czy nie byliśmy?
Au! Kurczę, dobra. Wydaje mi się, że tam byliśmy. Najwyżej innym razem się tutaj wrócę. No, pani doktor, wychodzimy. Pani doktor, Boże, pani profesor. Na uczelni za takie coś ścinali głowy. Dobra, szybko, szybko na dół. Chodźmy do tego gabinetu całego. Dobra, wychodzimy. Coś tutaj przy szafeczce? Nie. Dobra, gabinet, o ile dobrze pamiętam, był właśnie tutaj. Ale chciałbym zobaczyć, czy te drzwi będziemy mieli otwarte. Tak. Dobra, to później sobie zrobimy rajd do światła. Dobra, drzwi są zamknięte. Tak. Dobra. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, takie... Uff, było blisko. Albo gabinet był tutaj? Nie, nie było tu gabinetu. Gabinet był właśnie tam. Tutaj. Czy ja mogę cię ominąć? O fuck, o fuck, 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 fuck. Spadaj, spadaj, spadaj. Biegnij. Tu jest gabinet. Otwórz go. Nie, tu. Shit, to nie był gabinet. Dobra, no niestety muszę cię zabić. A, ty jest... Kurczę, a ten zaś potrafi więcej pocisków na siebie przyjąć. Gdzie był ten gabinet? Czy my tutaj w ogóle możemy coś znaleźć? Czy po prostu tak... bez sensu tutaj przyszedłem? Chyba totalnie bez sensu tutaj przyszedłem. No dobra, fail. Tak, tak, to gdzie był ten gabinet? No diabli, no nie pamiętam. Fuck, no i oni to są tam. Pani doktor, uciekaj. Raz, dwa, trzy. Krucho, krucho za amunicją. Gdzie był ten gabinet? Nie, tutaj jest droga na strych. No przecież pamiętam, że go mijaliśmy nawet. Dobra, on musi być tutaj. Może uda się... Oż Chryste, użyj, użyj. Dobra. Noż kurczę, gdzie był gabinet? Do jasnej, ciasnej anielki. Gdzie był gabinet? Jeszcze miał nawet na drzwiach litery OM.
Dobra, ja do was wrócę, jak znajdę to miejsce. Tak więc na razie, na dobra, udało mi się znaleźć. I teraz pytanie, czego my tutaj mamy szukać? Mam nadzieję, że potworki nam nie wyskoczą. Mam tylko 9 pocisków. Coś w biurku? Nie. O, amunicja, amunicja, amunicja. Tu leży amunicja. Pani profesor. Chociaż tyle. Tylko pytanie, na kogo mogą być to? Wykorzystamy to na zombiaki. To lustro wygląda interesująco. Lustro jest pęknięte. No dobra. Tutaj widzę, że coś leży. Evnidar Akam Eldrosti. Z doświadczenia dziwne jakieś słowa będę zapisywał. Gdzie ja to mogę zapisać? Tutaj. Evnidar Akam Eldrosti. Kolejne. Nie róbcie sobie jaj. Mam nadzieję, że to ostatnie. No, Edward już zniszczył raz. Teraz pora na panią profesor. Okej, to lustro mnie naprawdę intryguje. Tutaj mamy... Książka, książka. Zapewne już czytaliśmy. Tak, czytaliśmy to już. No ale już dojedziemy do końca.
Okej, okay, co jeszcze możemy w tej, chciałem powiedzieć, bibliotece, w tym gabinecie znaleźć? Co my możemy z tym lustrem zrobić? Nie. Nie. Edwardzik. Jestem w gabinecie Obeda. O. Jest tu takie dziwne lustro. Dam sobie głowę uciąć, że zawiera w sobie jakieś tajemne przejście. A szukałaś luźnego elementu? A popchnęłaś je? Tak, to nic nie daje. Więc musisz rozbić to lustro. Znowu? Świetnie. Kolejne 7 lat nieszczęść. A czy możemy w to walnąć z latarką? Nie chciałbym tracić amunicji. O-o. Co to było? Szczerze mówiąc, nie chcę wracać do tego lustra, nie chcę wiedzieć, co się z nim stało. O, apteczki! Okej. O mój Boże! Tu jest lekturka. Aha, to jest znowu to samo. What the fuck? Aha. Uff! Jasna cholera. Tutaj znów jest ten ślad buta. Dobra, tam jest ten włącznik. Względem tego lustra przychodzi mi jedna, jedyna rzecz na myśl. Jak w przypadku Edwarda, rozbicie go za pomocą strzału. Sytuacja jest makabryczna. Czy my tutaj coś... Aha, dobra. No dobra, najwyżej będę tego żałował. No i pękło. I co z tego? Może... Jeszcze raz. Tak. I co my tam mamy? Jest o tym rytuale całym. To jest za długie, żebym to zapisać. To sobie zapiszę już. Fuck, 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 fuck. Idźcie stąd. Dobra, chyba sobie poszły.
Ja mam wracać teraz na strych. Nie ma tam nic ciekawego. Broń. Amunicja. Oż kurde. Nawet u Edwarda nie mieliśmy tak kiepskiej sytuacji. Nie wiem, jak uda nam się przeżyć 8 apteczek. Nie. Czarno to widzę, naprawdę czarno. Jakąś nową notatkę mamy? Dobra. Ja w tym miejscu zakończę ten odcinek. Dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejny. Na razie.